Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od lata w Jasienicy i dni gminy Jasienice, a to wszystko już od piątku do niedzieli. Startują koncertem zespołu Koma w piątek o godzinie 20:30. Wstęp wolny. Uroczyste otwarcie imprezy będzie miało miejsce w sobotę o 16:30. Tego dnia wystąpią również Baciary oraz Kabaret Drag. Zaś w niedzielę m.in. Łobuzy i Czadomen, to wszystko w tamtejszym amfiteatrze. W Brennej w piątek nie zabraknie znów plenerowego teatru dla dzieci. Tym razem bajkę słowiańską opowie Szymon Pilch. Start godzina 16, amfiteatr. Piątki w Cieszynie to okazja do skorzystania z kina plenerowego. Tym razem zostanie wyświetlony amerykański musical z 2017 roku Król Rozrywki. To historia amerykańskiego artysty, założyciela cyrku. Start godzina 21:30, Cieszyński Rynek. W sobotę rozpoczyna się w Ustroniu 10. Militarny Festiwal. Zaprezentują się wojska lądowe, marynarka wojenna, wojska specjalne oraz siły powietrzne. Główne wydarzenia będą odbywać się w Ustrońskim Amfiteatrze. Koncert galowy odbędzie się o godzinie 17 w sobotę. Gwiazdą tego wydarzenia będzie tenor Sylwester Targosz Szalonek. W niedzielę impreza rozpocznie się o 16 na rynku. A teraz przenosimy się z powrotem do Brennej. Tam sobotni wieczór upłynie pod znakiem disco. Start godzina 20:30, wystąpi m.in. Chwytak, Brenna Park Turystyki. Mamy dla Was również sportową propozycję w plenerze miejskim. Już w najbliższą sobotę w Cieszynie Doka Downhill City Tour. Zawodnicy startować będą pojedynczo, pokonując trasę w jak najkrótszym czasie. Wąskie, kręte uliczki, skocznie, schody i dropy to jedne z licznych trudności, jakie czekać będą na rowerzystów podczas tegorocznego wydarzenia. Start zawodów, eliminacja około godziny 13. Najbliższy weekend upłynie w Wiśle pod znakiem skoków narciarskich. W piątek 19 lipca rozegrane zostaną kwalifikacje, w sobotę czeka nas konkurs drużynowy, natomiast w niedzielę narciarze walczyć będą w zawodach indywidualnych. Na koniec mamy dla Was zaproszenie do Parku Wędrynia. W niedzielę już od 10 rozpoczyna się tam impreza Śląski Drwal. Będzie to 9. edycja zmagań najlepszych śląskich drwali. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci i dorosłych. 21 lipca w niedzielę serdecznie zapraszamy do Wędryni. Odbędzie się tam impreza Śląski Drwal. 9. edycja zgromadzi polskich, słowackich i czeskich drwali. Będą dyscypliny dla zawodników, dla publiczności i wiele, wiele atrakcji dla najmłodszych. Pokaz rzeźbienia piłami spalinowymi, przejażdżki konne, pokaz sprzętu wykorzystywanego w leśnictwie. To wszystko czekać będzie na uczestników polsko-czesko-słowackiej imprezy. Polskie i czeskie lasy zaprezentują swoje stoiska. Dzieci będą mogły nauczyć się, jak wyglądają nasze drzewa, jak wyglądają owady, jak wygląda fauna i flora Beskidu Śląskiego. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.